Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będę się zmieniała w leśniara. Ja szczerze nigdy nie byłam jakąś jesieniarą. W tym roku czuję ten vibe i chcę właśnie sobie iść na jakiś fajny jesienny spacer, na kawkę. Także dzisiaj będziemy mieć razem taki jesieniarski dzień. Szybka prezentacja jesieniarskiego outfitu. Nie wiem, czy nie zmienię tej kurtki, ale proszę pisać, czy mój outfit jest nawet jesieniarski, czy się zalicza. I będziemy wychodzić w ogóle, patrzcie, pofarbowałam sobie włosy wczoraj sama. Dobra, także co, ja się pakuję, biorę kamerę, jakieś kosmetyki. Chcę się jeszcze spsikać oczywiście mgiełką, która mi daje vibe właśnie taki jesienno-zimowy. To jest taki zapach bardzo waniliowy, ciasteczkowy. No jest mega mocny jest serio. Mam go już rok, ale mało go właśnie używam, bo wolę takie zapachy bardziej owocowe, ale dzisiaj myślę, że that's the vibe. Wszystkie rzeczy w Pepco jesienne już są wykupione i jedziemy teraz do centrum na kawkę i pójdziemy jeszcze do TK Maxa zobaczyć jakieś świece. Szybko jeszcze na matcha, ja wziąłam sobie waniliową. Jesteś 1 na 10? 9. 9? No patrzcie, ile rzeczy! Tutaj wszystko jest w piwnicy schowane, no dobra. Fajna, to jest chyba taka dla zwierzaka. Dla zwierzaka dynia obleśna. Ale fajne. No fajne dla zwierzaka. Się. A ty obleśna. Ale nie ma jakichś takich jesiennych. O, idziemy tam. To jest ocenka tej cynamonki? 5-6 na 10. Smakuje jak cyni minis. Sypisty ziomek. Ulala. Nie te fajne, kolory. Taki meksykański. Tutaj mamy grzybkowe, ale mega miłe są. To ty byś to chciał, prawda? No ja to chcę. Ile to kosztuje? Weź dzień chłopaka. Jak chcesz na dzień chłopaka mi coś kupić, to... Stuba. Chciałam powiedzieć, że są takie kolory, ale mój kamer jest beznadziejny. Wow! Zajebiste to jest. No ale to nie jest jesieniarskie. Nie, ale jesteś fajny. Idziemy dalej. Ja jestem jesieniarą. Patrzcie tylko na jesieniarskie rzeczy, słuchajcie. Tutaj mamy świeczki! Dobra, w half price chyba nic już nie znajdziemy, także lecimy teraz do Tigera. Ale musimy porobić jeszcze jakieś jesienne rzeczy, a nie tylko zakupy. I dzięki, że mnie zagłuszasz. Jesteśmy w końcu na Pumpkin Spice Latte. Co? Taste test. Ja pamiętam rok temu byliśmy chyba w Poznaniu. No ładnie wyglądasz. Tak, dobre? Pyszne, i czuć tą dynkę i ten kolorek. Czuć dynkę. Pyszna, serio dynkowa. Arizona, wysyłajcie Arizonę do Tosi. Nie, serio, mega kozak. Dobra to jest, nie? Bardziej mi smakowała w Poznaniu. No, bo na ciepło jest lepsze trochę. Ale, no mega kozak. Słuchajcie, miałam być dzisiaj tu jesieniarą i ciągle leci samolot. Miałam być tą jesieniarą dzisiaj, ale słuchajcie, no pokażę wam w domu, co kupiłam w Tigerze już na troszeczkę następny sezon. Wyjeżdżamy do DM. Yeah, bro. Gdzie są kalendarze? To się były kalendarze? Nie ma, ale będą. Tutaj sobie dam balsamy, ale dzisiaj mamy bubaskę. Balsamy? No. To wygląda jak idealne coś na balsamy. Ale brudne. Widzowie, różowe czy tak? Dobra, zamiana. Nie, no to. Nie ma już nic jesiennego. Kto to by kupił? No jest. Słuchajcie, tylko nie, Halloween. Stop. Ja wam mówię już, który jest. 26 września. Omega. Nie ma nic jesiennego. Co ja mam już kupować na święta? Słuchajcie, widziałam to na TikToku. Omega. Nie, czekaj. Widziałam to na TikToku, patrzcie. Wow. Świrek, Hello Kitty. Business is business. Dobra. Nie. To się dorwało, Spy Exclusive. To jest chiński. Spy Exclusive. No. Liście, kurde, liście to ja chcę liście mieć to prawdziwe. Z lasu. No. Chyba będziemy musieli zrobić jesieniara part 2. Dobra, to się oseń, jak ci się podobało w action? Jak
chodzi. Wszystko jest na TikToku, tutaj nic nie ma. Mamy koszyk i Arizonkę. Trzeba jeszcze cel wejść do jakiegoś randomowego sklepu, w którym nigdy nie byliśmy. A Jula? Jula tam, nie wiem, bo ja ciągle szukam tej pościeli, no generalnie. Może będzie w Julii? On normalny nie wie, co to jest DIY. No, on nie wie, co to jest DIY. Ja nie jestem normalny. Bransoletki, DIY, Hello Kitty, on... No dobra, i powiedz, to... wytłumaczysz mi, czy ja mam to wygooglować? Do it yourself, czyli okay. Samemu sobie robić. To szkoda, tak? Że tego nie wiedziałem. Nie, nie wpadłbym na to. Nie wpadłbym na to. Biedactwo. Dlatego teraz kończymy naszą zakupową przygodę na dzisiaj. I wracamy do domu zrobić coś jesiennego. Jesienne żarcie, herbatkę. Wkrótce otwarcie nowego sklepu azjatyckiego. Patrzcie. Przyjedziemy tutaj po to, zrobimy test. Nie, yeah, bro. Tego, ale mam nadzieję, że to będzie. Proszę, chodź, zobacz. Robimy jesienną płaczę w tym. Witam Państwa tutaj. Witam Państwa z tej strony. Jesieniara! Mamy tutaj jesienny vibik, ale potrzebujecie troszeczkę więcej światła. Jest tutaj mój pomocnik, pan, nie krasnal, tylko pumpkin. Pumpkin! Ale... I słuchajcie, jesteśmy już w domu, jest godzinka 19:50. To, co mamy w planach, to za chwilkę zrobić sobie taki fajny kolacyjek razem, sobie coś fajnego ugotować. I przechodzimy teraz do malutkiego holu zakupowego. Ale ja dzisiaj jestem pro info. Chipsy, szpinak, baby. Według mnie to się mówi szpinak baby, szpinak baby. On mówi, że to jest szpinak baby. Jakiś szpinak baby, moim zdaniem. Czy to jest szpinak baby czy baby? Gorgonzole, ponieważ będziemy robili właśnie taki makaron tagliatelle z gorgonzolą oraz z szpinakiem. Bardzo jesienny ten hol, naprawdę. Jesieniara zrobiła taki jesienny hol, że po prostu będziecie w szoku. Wałki do włosów. Ja myślę, że to jest dość jesienne. I kolejna rzecz, czyli mamy tutaj Arizonkę, którą sobie pewnie za chwilę wypijemy, ale z lodem. I tutaj mamy następnie te fajne koszyczki właśnie. Doszliśmy do wniosku, że zrobimy drugi jesienny vlog, tak naprawdę jesienny, że pójdziemy do lasu. Tak. Koszyk z balsamami, o kurde, tutaj mam dobra, taki rozumiem, koszyk o co chodzi. Z balsamami i... Ja nie widziałem ja tego. Ja chcę po prostu, żeby to było ładniej poukładane, żeby było w tych koszyczkach, także to może sobie za chwilę zrobimy razem. O, słuchajcie, to jest bardzo jesienna rzecz, już wam pokazuję. Jesienny fest. Jesienny na maksa. Zajebiste, zajebiste. Mamy jesienną rzecz, słuchajcie. Nie no, słodkie jest. Czarna świeca. Bardzo mi się podoba właśnie, że tutaj mamy taką rękawiczkę. Fajne, fajne, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, że tutaj mamy taką rękawiczkę. Zajebiste. Ja nie wiem już, co ja gadam. Idziemy teraz gotować. Proszę napisać ocenę tego hola, bo naprawdę świetny. Pozdrawiamy was. Wars to jest pociągu. Pozdrawiamy was. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Nie no, my dzisiaj już mamy taką głupawkę. Ale dobra, mamy tutaj te... No przestań. Koszyczki. I tutaj będziemy z tego, bo ten właśnie nie jest za bardzo AE, więc go sobie użyjemy spokojnie, nie wiem, czy go zużyję, go po prostu nie jest AE. Będziemy robić teraz AE porządki koszyczkowe. Jesienne porządki AE. Taki kremik z Ritualsa, to też sobie go tutaj damy. Tutaj dam takie, co najrzadziej chyba używam. To też mi się nie podoba, bo to nie jest AE z cień. Misiek, masz, to nie jest AE cień. To jest jakaś lipa, co? Ale to jest lipa, serio, ja to kupiłam, jak miałam mega suche ręce w zimie. O nie, to w ogóle nie jest AE. To jest lipa, to nie jest AE. Ale... Tu mamy jeszcze AE z Tigera. To co, odkładamy go, bo nie jest AE? No weź go sobie do domu. Pierwszy koszyczek ja sobie odkładam, zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo słodko wyglądać. No i mamy tutaj te dwa koszyczki, zobaczcie, sobie postawiłam tutaj właśnie przy łóżku. I patrzcie, idealnie się mieszczą te trzy koszyczki, mega sweet to wygląda. Dobra, ogólnie kminiliśmy, gdzie są nasze zakupy i kminiliśmy, że na ziemi jest gorgonzola, chipsy są ogólnie w szufladzie, a szpinak leży na perkusji. To jest nasz jesienny vibik, tak wygląda pokój jesieniary. Super się bawiłem dzisiaj. Dziękuję ci za ten fajny dzień. Ja też. Był naprawdę jesienny. Też. Kocham cię. Ciebie też. Tak w skali od 1 do 10, jak bardzo ten pokój jest jesieniarski teraz? Myślę, że dziewiona. Proszę jeszcze jakiejś takiej herbatki. I prawdziwej dynki, nie? I właśnie, nie wiem, myślę, że fajnie by było się wybrać do lasu. Wziąć jakieś liście i z liści zrobić taki obraz. W kolorach takich na przykład
czarno-fioletowo-pomarańczowy, żeby już był halloweenowy, ale żeby był z liści. No hej, jesieniary. Ja właśnie wyszłam sobie z pod prysznicę, jestem czyściutka, ale... Balsamik, słuchajcie, znalazłam balsamik o smaku cinnamon rolls. Cynamonkowy. Także wydaje mi się, że idealnie pasuje do odcinka jesieniarskiego. Ach, pamiętam ten zapach, jak rok temu go używałam właśnie. Wy widzicie, co tam jest? Lalka. To tam odpakowała, chciałam nagrać reakcję. Sobie coś oglądać i spać, a widzimy się jutro, czyli teraz. Witam Was kolejnego dnia. Mamy godzinę 18:55. Ja dzisiaj miałam taki mega chillowy dzień. Troszeczkę sobie dzisiaj odpoczywałam i montowałam film. I odzywam się do Was wieczorem, bo chcę zrobić z Wami właśnie bubasket, bo mieliśmy to zrobić już w poprzednim odcinku. Pokażę Wam, co przygotowałam. Ja mamy tutaj ten koszyk i przygotowałam sobie tutaj wszystkie rzeczy, które chcę do niego włożyć. W ogóle dzisiaj byłam jeszcze, podjechałam sobie rowerem do Pepco i kupiłam właśnie taki jesieniarski kubek, słuchajcie, za 5 zł, także polecam, polecam. Były jeszcze pomarańczowe, ale ja jednak wolę białe, bo ja w ogóle bardzo nie lubię koloru pomarańczowego, więc średnia ze mnie jesieniara. No i co tutaj mamy? Bidon. Boże, kto to dzwoni? Ja nie otwieram. Książeczka, ostatnio ją kupiliśmy w Auchan za 5 zł. Plecaczek, oczywiście skarpetki, bo to ma być ogólnie taki cozy koszyczek różnych rzeczy, które sobie stawiacie przy łóżku. I po prostu tutaj są jakieś cozy, fajne rzeczy, które możecie sobie użyć. Na początku jest bez sensu, że położyłam to wszystko na kocu, bo teraz muszę to wszystko zdjąć. Wkładamy sobie ten kocyk. On jest z duszkami, ja go rok temu kupiłam właśnie na temu. Ej, ale mega fajnie to będzie wyglądało, co nie? Dobra, na dół jeszcze dajemy taką poduszkę Hello Kitty, jej nie będzie widać. Tylko po prostu chcę, żeby jeszcze coś było tutaj w środku, na dole. Żeby było troszeczkę wyżej. No i mamy tą poduchę. O, tak może leciutko wystawać. Dobra, mamy tutaj taką kokardkę. Balsamik oczywiście ląduje tutaj w środku. Jeszcze różne gadżety nam zostały. Takie naklejeczki z My Melody. Mgiełka. I jeszcze bym dała jakiś taki zapach właśnie jesienny. No i zapomniałam jeszcze o tym kubeczku, także go też oczywiście dajemy. Tak wygląda mój bubasket. Ja sobie go właśnie tutaj położę przy łóżku. I tak to wygląda w środku. No mamy tutaj dużo po prostu fajnych pierdółek. Słuchajcie, kto został do tego momentu, to zostawiajcie w komentarzu dużo różowych emotek. Po prostu zróbcie spam różowych emotek, bo otwieramy pakę związaną właśnie z różową lalką. Już chyba wiecie, jaką drakulorą, ponieważ udało mi się ją kupić, bo dodałam TikToka, gdzie odpakowywałam lalkę Lagunę i też ją widzieliście w poprzednim odcinku. No i właśnie pisaliście mi pod TikTokiem, że jest Draculora dostępna na Allegro, ja w ogóle nie miałam o tym pojęcia. Także bardzo dziękuję osobom, które mi właśnie to napisały, bo udało mi się kupić za 220 zł. No i bardzo się cieszę, wczoraj tata już ją odpakował i na schodach leżała. I ja powiedziałam, tato, szybko zabieraj ją i spakuj ją, bo ja chcę tutaj nagrać po prostu unboxing, bo to jest bardzo, bardzo dla mnie ważna lalka, po prostu ja się mega z tego cieszę. Dawajcie mi znać, czy wy macie jakieś lalki Monster High, albo czy kiedyś mieliście. Zamknę oczy i najpierw wam pokażę. No ta lalka jest po prostu przepiękna. Tata mi powiedział, że miałam właśnie tą Draculorę i że Lagunę też miałam. Ja... wiecie, prawie w ogóle tego nie pamiętam, ale miałam te lalki, zagubiły się i mam teraz nowe. Halo! Słuchajcie, ja jeszcze po prostu czekam, aż będzie Claudine, bo wtedy będę miała wszystkie te główne. I zobaczcie, no. Piękne lale.
Dobra, słuchajcie, to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Będziemy już kończyć ten odcinek. Widzimy się już w kolejnym odcinku, jakoś pewnie za tydzień, bo u mnie odcinki pojawiają się raz w tygodniu. Zawsze was o tym informuję na moim Instagramie, ale żeby być na bieżąco, to zostawcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem i wtedy będziecie mieli powiadomienia, kiedy będzie nowy film. Widzimy się niedługo.